Witam wszystkich gości, witam moich uczniów na miejscu inaugurację roku szkolnego 2020-2021. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w szkole, która w dniu dzisiejszym staje się szkołą Państwa, dziś obchodzimy 81. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Jest to wydarzenie, które dało początek II wojnie światowej. Proszę wszystkich o powstanie. Uczcijmy minutą ciszy pamięć tych, którzy oddali życie za ojczyznę, bronili honoru Polski, zapisali się na kartach naszej historii. Oczy patrzą się w dal, nic nie znaczy nam wojny pożoga. Hej, sokoli, nasz wzrok marszu sprężysty krok i pogarda dla śmierci i wroga. Gotuj broń naprzód, masz ko zwycięstwu. Patrzymy w ten rozpoczynający się rok szkolny. Pomni wyzwania, które rzeczywistość przed nami wszystkimi postawiła. Ale wasza obecność dzisiaj i to wsparcie, które odczuwamy na co dzień, dodaje nam sił i wiary w to, że wspólnie, dzierżąc odpowiedzialność w tym wyjątkowym momencie, staniemy na wysokości zadania i damy rodzicom i uczniom, tym, którzy tak bardzo na naszą sprawność i umiejętność odpowiedzialnego postępowania liczą, dobrą i najlepszą na miarę naszych możliwości odpowiedź. Panie naczelniku, bardzo dziękuję za to, że pan kiedyś w gabinecie, kiedy rozmawialiśmy o sprawach organizacyjnych szkoły, powiedział: pani dyrektor, pani zobaczy ten projekt. Zobaczyliśmy wspólnie ten projekt, pan zaangażował ludzi w to i dzisiaj możemy rozpocząć Bielską Szkołę Ćwiczeń. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Mieliśmy 3 konkursy, które zostały pozytywnie rozstrzygnięte. I w tej chwili nastąpi moment wręczenia przez pana prezydenta powierzenia stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Proszę o wystąpienie panią Marzennę Andrzejuk, dyrektora przedszkola samorządowego nr 6. Proszę o wystąpienie pana Przemysława Lesiejuka, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. Proszę o wystąpienie pana Przemysława Szyca, dyrektora Bursy Szkolnej w Białej Podlaskiej. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 obchodzi jubileusz 30-lecia pracy zawodowej oraz pani Justyna Prokocka-Kasjaniuk, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, obchodzi 20-lecie pracy zawodowej. 13 nauczycieli skończyło pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego przed komisją powołaną przez kuratora oświaty w Lublinie. Pana prezydenta proszę o przyjęcie ślubowania. Za chwilę odczytam rotę, a nauczyciele nowo mianowani powtarzają za mną tekst rot. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży. W imieniu moim, moich koleżanek i kolegów, czyli osób, które dzisiaj uzyskały stopień mianowania, chcielibyśmy serdecznie podziękować panu oraz panu naczelnikowi, czyli osobom kierującym Bialskim Szkolnictwem. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom, w których placówkach odbywały się staże. Dziękujemy bardzo naszym opiekunom, na których mogliśmy się wzorować. Udało prawie się osiągnąć cel. Mówią mi, że oszalała. Żeby to był rok zdrowy,
żeby to był rok, który nie będzie zaburzony, żeby to był rok, w którym uczniowie i państwo nauczyciele będą bezpieczni. A wierzę, że my rodzice dzisiaj, wydaje mi się, z wielkim optymizmem, bo nie spotkałem nikogo z moich znajomych, kto by się nie cieszył, że w końcu nam rodzicom coś się udało. To znaczy dzieci wyszły. Nie zapomnijmy tamtych dni. Dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei. Tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej nas łączy, niż by mogło nas podzielić. Zawsze przed gronem nauczycielskim to staje z pewną tremą i z wielką pokorą. Chciałbym państwu złożyć jak najserdeczniejsze życzenia w imieniu pana marszałka Jarosława Stawiarskiego i swoim własnym. Wszystkiego dobrego, a przede wszystkim, żeby ten rok szkolny był zdrowy. Patrzę na tą piękną dekorację i tak zacząłem wspominać. Nic się nie zmienia od czasów moich szkolnych. Hasło ciągle aktualne. Per aspera ad astra. Prowadźcie państwo tą młodzież do gwiazd.